Jak potoczą się losy czekoladowego przedszkola przy ulicy Jana Skolna? Do Urzędu Miasta i Zielonogórskich Radnych wpłynęła petycja rodziców i pracowników placówki o to, aby nie likwidować przedszkola. To wywołało zdziwienie wśród niektórych radnych, ponieważ jak usłyszeliśmy w ratuszu, o żadnej likwidacji nie ma mowy. Mało tego, miejskie przedszkole numer 18 prawdopodobnie zyska filię. Przedszkole na Jana Skolna jak najbardziej zostaje, tam dwie grupy będą uczęszczały, a na Moniuszki będzie filia, gdzie będzie 8 mniej więcej grup przedszkolnych. Remont przedszkola ruszy wkrótce, jeszcze około za miesiąc, półtora i do końca września, już nawet naprawdę na początku września będzie gotowe na tyle, żeby mogły po prostu mieszkańcy korzystać z tego przedszkola. Możliwość zamknięcia placówki sygnalizowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Barczak wskazywał, że w kolejnych ruchach magistrat dąży do wygaszenia przedszkola. Jeżeli sprawdzimy historię, pan prezydent już dawno chciał zlikwidować przedszkole na Jana Skolna. Rodzice od wielu, wielu lat, bo to nie ci sami, ale ciągle nowi rodzice prosili, żeby pozostawić, bo w tamtym miejscu brakowało zawsze miejsca dla dzieci w przedszkolach. Prezydent miasta Janusz Kubicki stanowczo zareagował na słowa radnego Prawa i Sprawiedliwości. Kubicki po pierwsze odniósł się do reformy oświaty, która w samorządzie wyrządziła już duże szkody. Po drugie skomentował ewentualne zamknięcie placówki i jak zaznaczył, kameralne przedszkole przy Jana Skolna zostaje. Słyszałem, że część radnych jest zaniepokojona o los, więc ja pragnę ich uspokoić. W tym przedszkolu planujemy zainstalować wielkie niszczarki i zmielić milion podpisów związanych z reformą edukacji. Więc cóż, no gadać głupoty każdy może. Przedszkole było, jest i będzie. Nic nam nie wiadomo, że miało go nie być. Ci, którzy mówią, że ma go nie być, bezczelnie kłamią i starają się wprowadzić zamieszanie, przerzucając i tak już wielki burdel, który jest w oświacie, na barki władz miasta. O to, jakie są plany związane z miejską placówką, pytamy zastępcę naczelnika Wydziału Oświaty. Lidia Gryko uspokaja i rodziców, i pracowników przedszkola. Dwa oddziały przedszkolne zostają na Jana Skolna, to pewne. A ewentualne utworzenie filii placówki bądź zupełnie nowego przedszkola w budynku po dawnej szkole podstawowej przy ulicy Moniuszki rozstrzygnie się na majowej sesji Rady Miasta. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkole może funkcjonować w kilku budynkach i tak się stanie, jeżeli radni na majowej sesji przyjmą uchwałę, to przedszkole numer 18 będzie funkcjonować w budynku przy Jana Skolna i w budynku przy ulicy Moniuszki. W budynku przy Jana Skolna nadal będą funkcjonować dwa oddziały, czyli dzieci, które rozpoczęły tam wychowanie przedszkolne, mogą tam dalej spokojnie kontynuować i tutaj myślę, że niepotrzebny jest niepokój rodziców. W budynku przy Moniuszki gościliśmy z kamerą telewizji Zielona Góra w momencie, gdy rozważano przeniesienie szkoły do budynku, w którym mieści się piąte liceum. Kurator oświaty pozytywnie zaopiniował przeniesienie, więc budynek przy Moniuszki już niebawem będzie świecił pustkami. To idealne miejsce na utworzenie przedszkola, podkreśla szef Komisji Edukacji i Wychowania Grzegorz Hryniewicz. Przy Moniuszki powstało nowoczesne osiedle, a na horyzoncie pojawiają się kolejne inwestycje. Przedszkole w tym budynku to strzał w dziesiątkę. Powiększamy liczbę miejsc dla dzieci przedszkolnych i właśnie przy ulicy Moniuszki powstanie 8 oddziałów, czyli można powiedzieć rozszerza się tam, powiększa się osiedle i rodzice będą mieli gdzie posłać swoje dzieci. 8 oddziałów właśnie przy ulicy Moniuszki, no myślę, że to jest bardzo dobra informacja dla rodziców i dla dzieci. O tym, czy w budynku po szkole podstawowej numer 6 powstanie przedszkole, radni zadecydują pod koniec maja. Ten jest dostrzegany przez większą ilość.